Witam Was tutaj, cześć, mam wizerunek. Zapraszam Was na pierwszy odcinek ze scenariusza, z drugiego scenariusza, który zaczynamy naszym tutaj. No i ja od razu mówię, że ten scenariusz, jak jedna osoba powiedziała, jest naprawdę bardzo trudny. To co, wyspiarski klimat, zaczynamy, tak? Już nie będę opisywać, co tam macie, bo mieliście w ankiecie, tak? Dokładnie wiecie, z czym się zmierzymy. Nie ma tutaj pociągów. Nie ma też żadnych zbytnio surowców, żeby jakoś ładniej zarobić. Ale... Witamy na archipelagu, połącz ze sobą wysepki, zbuduj wspaniałe miasto i uważaj na falę tsunami. Pauza, od razu wciskamy pauzę. A to ze względów na to i tak. To jest drugi raz, kiedy już próbuję dzisiaj ten odcinek nagrać, bo za pierwszym razem mi się nie udało. Ale mniejsza z tym. Włączyłem już stoper, więc już jest lepiej na początku. I tak. To jest nasz archipelag. Jest dużo małych wysepek. I teraz będę mieć zupełnie inną taktykę niż przed chwilą. Przed chwilą po prostu upadłem. Jest problem z pieniędzmi tutaj. Powiem to tak. Jest naprawdę bardzo duży problem z pieniędzmi. Tego my tu sobie ciągniemy. Inaczej, jaki jest koszt utrzymania? A, no tak, zapomniałem. Najpierw trzeba zbudować jakąkolwiek drogę. Jaki jest koszt utrzymania tej drogi? Ja, mucha. Prędkość 50? 40, no tak. Koszt utrzymania 60? 40, dobra, to nie jest jakaś strasznie duża różnica. Pociągnijmy sobie tą drogę. Jako tako. Nie, nawet trzeba tam do samego końca, proszę bardzo. Stąd sobie zrobimy zakręt. I stąd, bez żebyście mi tu nie marudzili, ciągnę sobie małą drogę. Później ją sobie ulepszymy, tak. Później ja będę to zupełnie inaczej. Tu kiedyś będzie rondo. Dobra, nie, no bez przesady. Rondo to sobie zbudujemy. Nie, bo problem jest taki ogólnie w tym scenariuszu, przynajmniej przed chwilą jak mi się udało, że po prostu zbankrutowałem. A tutaj pierwszy warunek podażki to jest, jeżeli ma się pieniędzy mniej niż 0. Więc to będzie trudne. Ale no dobra, zobaczymy. Jeżeli teraz mi się nie uda, to najwyżej wybiorę drugi scenariusz. I go nagram. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie. Drogi jednokierunkowe. Dobra, wiem jak działają drogi jednokierunkowe. Ale będą. Aha, nie wiem czy wy to zauważyliście, ale właśnie mi pad się wyłączył. Dobrze, tak sprawdziłem tylko czy się jeszcze nagrywa. I tu widzę, że też nam trochę się rozwaliło już to rondo, bo specjalnie wyburzyłem ten kawałek, ale trudno. Dobra, dalej. Trzeba zbudować to podłączenie tutaj. Bo tu autostradę później ogólnie sobie przyczyniłem. To ogólnie to będzie wszystko inaczej wyglądać. Tak. I tu niestety jest przemysł, więc trzeba zrobić tą dużą drogę. Ale ta droga będzie tylko na dwie kratki. O, proszę bardzo. I... Nie. I wszystko robimy na gruntowych drogach. To te też jest podstawa. Nawet tutaj to wszystko od tutaj, odtąd, to jest, będzie gruntowe. Czyli idziemy sobie, czy się udało pociągnąć tych siłości. Za dużo wyszło jakoś, no tak. Tak sądzę. Czyli sobie jedziemy... Bo ogólnie chodzi o to, że nie możemy w ogóle wytracać pieniędzy niepotrzebnie. To jest podstawa. Tu widzę, że tam mi się nie uda tego zrobić, jak bym chciał. Więc trudno. Stąd. Tu. I tutaj. Dalej, stąd. Tu. I tu. I stąd się trochę tu pociągnie drogę. Dalej. Tutaj, w tym kierunku. I jeszcze to. Mucha. Sio. I jeszcze tutaj. A stąd. Tu. Tu. Tak, tu nie będziemy sobie tego ciągnąć dalej. I od razu po drugiej stronie.
Jak widzicie, się bardzo zabezpieczam, tak żeby było już tutaj, ludzie mieli tyle miejsca. Bo ja jeszcze chcę postawić dużą elektrownię, żeby było nie do złego. Bez pożyczek to też się tutaj nie obejdzie. Ale mam nadzieję, że pierwszy odcinek wyjdziemy już na plus. I to jest według mnie najważniejsza rzecz w tym scenariuszu. Wyjść na plus jeszcze przed pierwszą falą tsunami. Dzisiaj trzeba będzie to bardzo, ale to bardzo pilnować, żeby czegoś głupiego tu nie wybudować i nie zbankrutować, nie splajtować. Teraz tak, ścieki ja chciałem wyrzucać tutaj, więc co do tego pozostanę przy tym. Bo tu jest jakiś słaby nurt, ale jednak jakiś nurt. Z drugiej strony, aby hałas trochę odciąć. I to jest tak. Aha. Teraz sobie uświadomiłem, że zbudowanie tego w ten sposób nie jest dobrą rzeczą, ponieważ... No właśnie. Bardzo dużo mamy tutaj do zaznaczenia teraz tą wodą. A rury też kosztują. Dobrze, że utrzymanie chyba nie ma rur. Czekaj, jest utrzymanie? Jest utrzymanie. Chociaż dosyć małe, ale jednak jest. Dobra. Stąd pociągnąć? Nie, jeszcze kawałek. Stąd, o, stąd jest dobrze. Stąd i tu do tych. I tak. Jakkolwiek. Tam trochę krzywo to wyszło. Dobra, dotąd. I ten tu trochę pociągniemy. Jeszcze i stąd trzeba przeciągnąć to dalej. Tu widzę, że na tym pieniądze to ładnie. Czekaj, 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 zanim mi pieniądze całkowicie znikną. To kosztuje 19 tysięcy. Dobra. Git z tym. Musimy to mieć. Dobra, powiedzmy, że tam dalej nie będziemy się na razie budować, tak? Bo to tutaj kosztuje to dużo. I jeszcze musimy pobierać wodę. No jasne. Nie, tu będzie małe ciągnięcie. Więc stąd tu sobie podciągniemy już. Dobra, i teraz tak. Kable stąd. Stąd. Dotąd. Do ciebie, flyer. I później ciągniemy sobie kable przez tu miasto, niestety. Jeszcze niestety trzeba po jak najkrótszej linii. Stąd. Tu. Tu. Tu sobie zakręcimy. I do ciebie. Dobra. Czy jest jakaś pożyczka na samym starcie, może wyciąć? Kurczę. Dobra, ale 120 ludzi to mam nadzieję, że nam się udało zbierać na samym początku. I jakby co, z budynków tych pierwszych to stawiamy tylko i wyłącznie... Spytanie. Handel. Szkołę, bo szkoła się przydaje. A reszta to trochę nam żre... Znaczy, żre nam pieniędzy. Dobra, i tu przemysł. Start. Szybko rozwijać się. Mamy już minus 1. A, jeszcze bym zapomniał o najważniejszym. Ekonomia. Wszystko na co dół. Nie potrzebujemy tego czy takiego dużego. Dzięki temu sobie przeoszczędzimy trochę jeszcze pieniędzy, ale... Niedużo, ale jednak. Strasznie w ogóle to długo jedzie w dół. Mogliby jakoś trochę to przyspieszyć. Na przykład strzałkami jedzie szybciej, albo drążkiem szybciej. Tak to było kiedyś zresztą w ogóle. Swojego nie wiem, czy zauważyliście, dzisiaj to już nagrywam z nowego mikrofonu. I nie wiem, czy live się odbył, czy nie odbył się, i czy będzie, czy nie, ale... Mniejsza z tym. Prądu nie masz. Jak ty nie masz prądu? No. Dobrze, możemy usuwać już kable powoli. To też na to czekam akurat. Bo dzięki temu teraz możemy sobie pozupełniać te luki. A my tu potrzebujemy ludzi. Dobrze, ponieważ tutaj się już pobudowaliście, gdzie jest, dokąd mamy kable z wodą? Okej, okay, tutaj możemy sobie to jeszcze dać. Tak, czy my tu nie przesadziliśmy? Nie. Dobra. Handel się na razie nie chce budować. Czemu jest cały czas 0, a jestem już na dużym minusie. Kurczę.
Widzicie, poniesiecie porażkę, jeśli miasto ma fundusze w kwocie 0. I to jest to nie. Nie. To trudne będzie. Kamienie milowe, jeszcze nikogo nie ma. A już jest trochę budynków. Czemu nie ma tu nikogo? Kurczę. Budujcie się ludzie szybko, bo zaraz splajtujemy. Dobrze, jest plus 4 osoby. Tu kabel można wstawić. Tu te kable też tak trochę dziwnie idą. Ogólnie pomysł jest taki, żeby później pociągnąć sobie autostradę tutaj po tych wysepkach. Do tej głównej, bo tu będzie się pewnie głównie dziać dużo rzeczy i będzie się to rozchodzić na wszystkie strony świata, ale nie wiem na razie jak z tym pójdzie jeszcze. I ogólnie to bym chciał wziąć. Jest! Mamy pieniądze! Dostaliśmy. Uff. Edukacja, dawaj tu edukację. Macie edukację i nic więcej na razie. Może się palić, kopcić, cokolwiek. Ja na razie sobie daję rury. Rury musimy mieć tutaj. W mieście. Pod spodem. Pod miastem to właściwie będzie. Dobrze, stąd tu. I w drugą stronę. Tutaj. Ja w ogóle dzisiaj nie chciałem tego odcinka nagrywać, ale to. Nieważne. Tak, czy tu jakiś handel się zaczął budować? Tak, ja coś tam się chciał budować. O, tu trzeba trochę powiększyć. Nie, aż tak dużo nie. Dobrze, jest tylko minus 700 i jest dużo na plusie ludzi przychodzi. Więc jest dobrze. Ale nic więcej nie mogę niestety na razie im zaoferować. Kiedy jest kolejny kamień milowy? Średni poziom zdrowia obywateli ponad 20%. Już jest zrobiony. Ej, bez jaj. I liczba ludności 205. To jest walka z czasem. Okej, okay, rozegraj. 2 tygodnie już rozegraliśmy. Dobra. Kolejny kamień milowy. Dobra, za chwilę będzie. 240. Tak, to szybko, szybko przybieramy na ludziach. Szybko przybieramy na minusie. Ema, jak tam szkoła? Teoretycznie nie jest nam aż tak potrzebny dużo ludzi w niej, ale boję się obniżyć to. Dobra, jakoś załapałeś to. No, na krawędzi, ale jest. Handel się zaczyna budować. Normalnie bym im podwyższył podatki, ale jesteśmy na tak wczesnym etapie miasta, że nawet przemysł się tu nie chce budować. O, możemy już im zrobić dzielnicę. Fajnie, dzielnie ma dzielnicę. Ale nie możemy jeszcze... Jest! Dobra. Leśnictwo. Tam będzie leśnictwo. Tu jest wielka jedna dzielnica. Nazwy dla komentarzy. W komentarzach możecie pisać do tych dzielnic. Jeżeli... Przeżyjemy to, ale widzę, że dzisiejszy czynnik chyba przeżyjemy. Główne to jest to, żeby nie być na minusie. A naprawdę na początku mi się bardzo podobał ten scenariusz. Dobra. Okej, okay, jesteśmy na coraz mniejszym minusie i przemysł się zaczął chcieć budować. To też jest dosyć dobrą wiadomością. Przemysł, buduj się. Czy wy tu będziecie mieli wodę tam wszędzie? Tak, nawet tutaj możemy dać wam jeszcze. Świetnie. Tak, to będzie dzielnica przemysłu, ogólnie dookoła tego wszystkiego. Co wy tak omijacie moje miasto? Wiem, że na razie tutaj jeszcze nie ma dużo ciekawych rzeczy, ale zaraz wam usunę ten zjazd i będziecie się śmiać. Znowu ten węzeł jest dosyć ciekawie zrobiony. Mamy tutaj dużą autostradę wyjazdową. Tak trochę nietypowo. Dobra, schodzimy coraz bardziej z minusa. Co jest naprawdę rzeczą interesującą i przemysł nam się chce budować bardzo. I nowy kawałek ziemi to wiadomo, który kupimy. Ten tu obok dla przemysłu. Oczekuję się czas budować dalej, ale... Dobra, tylko ten kawałek. Ciach, ciach i wodę trzeba im podciągnąć. Oni się tu chcą budować, więc niech się budują jak już są. A ja naprawdę nie miałem tego za ze, bo każdy nowy budynek to nowe pieniądze, a z lasów to jeszcze dostajemy trochę pieniędzy z zwrotu. Dobrze, tu widzę, że ładnie jeżdżą, korzystają z tego wszystkiego.
Tu trzeba nie to zmienić, to całe lądu. To jest pewne. Kiedy jest kolejny kamień milowy? Kształtowanie krajobrazu będzie. Przepis dotyczący wydarzeń. Tak, jak chcesz powiedzieć, stadion już będzie? A, fajnie. Parki i place. O, parki. Tu jakiś parking postawimy. Szkoła średnia. Ścieżka budukowa. Dwa mniejsze z tym. Parki. No to widzę, że parki. Okej. Dobra, to dobrze, że będą parki. Takie możemy sobie postawić jakiś budynek, ale fajnie. Ja bałem się, że nie stać nas. Jest! Już za chwilę wyjdziemy z minusa. I trzeba nie postawić to. No, wyszliśmy. To macie w nagrodę tutaj. Ty, proszę bardzo. Ej, postawiliśmy to i jesteśmy cały czas na plusie? Co jest? Coś nie tak. No właśnie. Tu się budujecie jeszcze. I tu też możecie się budować. Dookoła tego. Właśnie, od kiedy jest ten kamień minowy, bo w końcu nie zryknąłem. Aha, ten z krajobrazem to już mamy. Czyli już parki możemy budować? A nie! Zostało nam trzech ludzi. Trzy. Proszę bardzo. Dobrze, kolejny będzie już transport. I tu w tramwaje nie jestem przekonany, czy będziemy zbytnio inwestować. Chociaż może. Dobrze, 650. Dobra, to już jest duża różnica. Mamy już 16 minut odcinka. To tak. Dobra. Parki. Ile kosztuje ten park? Dobra, dajmy sobie taki tu. Ten mój ulubiony. Tylko tak, żeby mi tutaj dużo nie wyburzył ludzi. A! Proszę bardzo. I się cieszę. To tyle z naszych padków. Póki co, naprawdę nie będę inwestować więcej, bo musimy zacząć zarabiać sensownie. A się zrobiła noc. Dobrze, jak tam ścieki w ogóle czy wylatują? Czekaj, co powiedzieć jest? Rura ściekowa odprowadza ścieki do rzek i jezior. Okej, fajnie. Ustal przepisy. No chyba nie. Jest co, jakoś mnie nie kusi. Dobrze, zobaczmy jak tam w naszej ekonomii, ile zarabiamy. Ile zarabiamy? Nie, pożyczki. Pożyczki będzie trzeba wziąć, jak będziemy gdzieś przy granicy pieniędzy. Ile zarabiamy na przemyśle, na rolnictwie? Na razie nie dosyć dużo, ale zawsze coś. Ajajaj. Coś, nasze zyski spadły. I ludzie nie chcą się tak szybko, ładnie budować jak wcześniej. Czemu? Dobra, tu sobie pociągniemy jeszcze rurę. Tu. I tutaj to stąd już pociągniemy. To sobie trzeba pociągnąć i... O, proszę bardzo. I damy im wszędzie, żeby mogli się budować. Ciach, ciach. Wydajcie sobie gdzie chcecie. Ciach. Ciach. Tu jeszcze będzie jeden blok. Tu. Wiem, że za dużo tego im daję, ale to trudno. I tutaj domki. Bo domki są najważniejsze. Dobra. Ta wyspa będzie ładna w domkach. Okej, całkiem to się rozwija. Już nie upadamy. Wtedy, ale dopóki nie wyjdziemy znowu na plus, przyspieszmy sobie jeszcze bardziej czas. To nie zamierzam tutaj nic iść w kierunku nowych budynków. Nie, chciałem kamienie brama. Czemu nie mogę? Dobra, cele scenariusza. Obywatele rosną, 7 tygodni, liczba ludności poniżej 1, dobra, jest dobrze. Okej. Tak, gdzie przemysł nam się już cały zapełnił? Nie, już myślałem. Na razie przemysł nie chce się rozwijać, a nie, już wraca do łaski. Ten ląd to później się znowu zbuduje, bo ono jest tak krzywe teraz tutaj. Ogólnie później można na tą drogę nawet pociągnąć, tak jak powinno być. To jest z prądem. To jest z prądem. Trzeba podnieść budżet na prąd. A kiedy właśnie wyszliśmy na plus?
może temperatura skoczyła. No dobra, temperatura trochę spadła. Podniosłem trochę. No. Z tego nie mogłem się tak budować tutaj wszędzie, gdzie chcą, bo my później... Dobrze, wyszliśmy trochę na plus, to możemy im zainwestować w śmieci. Śmieci tuż nad wodą, czemu nie? Ach, tutaj, proszę bardzo. Wow. Trochę mi się laguje. Właśnie, miałem pousuwać sobie rzeczy. Zobaczcie, tu był kiedyś pod. Są barierki, żeby nie wchodzić chyba. Ale drzwi są otwarte. He, he, he. O, to jest ta droga? Szybkiego duchu. Czy już ktoś zaczyna się wjeżdżać do naszego miasta? No, widzę, że tak. Właśnie jakiś gość wjechał. Jest kolejny rozwojowy miasteczko. Dostaliśmy kolejne pieniądze. Może w autobusy zainwestujemy. No, nie wiem. Ogrzewanie mamy. Jest autostrada. To zaraz sobie to ulepszamy. Rondo naprawimy. Cmentarz. Barach suwek. Radio jest schron. Kanały. Dobra, chwila. Najpierw zaczniemy sobie od Rondo. Bo już trochę zarabiamy, to tak, to w ogóle wybrzemy. Już sobie zbudujemy tak, jak powinno wyglądać. Natomiast tak. Pierwsze i najważniejsze. To tu. O, tak. Będzie to rondo nasze. I tak. Na razie bez ekranów akustycznych, ale to trudno. Ciach, ciach, ciach. I tu sobie zrobimy, że wyburzymy sobie ten kawałek. Ciach, ciach. No jakbyśmy teraz to odcięli, to byśmy z banku dotowali. Dobra, tu widzę, że się coś nie chce wybudować jak ja chcę. Może z tej strony będziesz bardziej chętna? Dobra, powiedzmy. Dobrze, i z tej strony też możemy wyburzyć ten kawałek. I zbudować to tak, jakbyśmy chcieli najbardziej. Okej, okay, to nie. O, to tak. To zmień. To wyburz. I to też nie. Co jak co, ale tak nie miało to wyglądać. To miało być w ten sposób. O. Głos mi trochę wycina. Czekajcie, tutaj to jest minuta? 23. Dobra. No to jeszcze chwila będzie odcinka. Tak, czemu to chciałeś tak dziwnie zbudować? Dobra, i stąd budujemy sobie i tak, tu będzie poprowadzimy sobie prosto. Nie tak prosto. O, bardziej w ten sposób. I teraz tu... coś żeśmy skręcili. Co ja? A, tutaj będą przecież te fale powodziowe, to nie możemy tego tak bardzo obniżyć. Jeszcze nas tutaj zaleje jakoś. Bardzo sympatycznie. Co? Znowu na tej samej wysokości? Nie. Tracimy teraz sobie pieniądze. To co przed chwilą uzbieraliśmy. Dobrze, tu jedziesz do góry. I tu masz ładnie wjechać. Tak. Powiedzmy. Ciach, ciach, ciach. Play. Tu mamy jakieś to miejsce. Podbudowę. Tu nic się nie wybuduje. Okej, okay, dobra. No i mamy tutaj ładne autostradowe zjazdy, wjazdy. Będą mogli bardziej śmigać. Wsiu, wsiu. Dobrze, zainwestujemy im teraz w klinikę. Gdzieś tutaj może być. Proszę bardzo. I tak, czy w autobusy jest sens tu inwestować, jak to jest wszystko tak blisko? Nie.
Jeśli już coś można zainwestować, to ile kosztuje ścieżka? 20 i mało za utrzymanie nomadów. Zainwestujemy sobie w ścieżki. Tu będzie szła górą. Nabrzeże. Oj, wiesz co? Kurczę, nabrzeże to jest ważne. Zwłaszcza w tym scenariuszu. Nomadaj mi to skręcane. Nie chcę. Dobra. Zbudujmy sobie tu nabrzeże. I już prądu wam znowu brakuje? Co wy tak marudzicie? Co? Gdzie? Nie, czemu nie ma prądu? Ty nie masz prądu. Dobrze, teraz już rozumiem, czy nie ma prądu, bo ekonomia była przecież ustawiona, że tylko w nocy ma być więcej prądu. Tak, jest już lepiej. Dobrze, trzeba poustawiać te czujki. Żeż ty! Gdzie? Nie, gdzie w centrum miasta? An earthquake is occurring. Don't panic and wait for help if you are in the affected area. No way. Tylko nie szkoła. Nie, bo szkoły nie odbuduję. Kurde. To było o skali 3 i wyburzyło mi szkołę. No dypnęło, to ładnie. I jeszcze klinika rozwaliło, jasne. No idź pan. Tak, wybórz mi tu całe miasto na wylot. To wybórz. Ile to trzęsie? To miało być o skali 3. Dobra, pauza. 27 minuta. No ładnie nas rozwaliło na sam koniec odcinka. Ładnie. Nie, no nowe jest bez przesady. Weź to sobie połącz. Nie, nawet nie będę tutaj gruntu ukształcać. Czy coś jeszcze mi tu rozwaliło? A, nie, to nie było już wtedy. Pali się. No to świetnie, że się pali. Tak, to ma być tutaj. I edukacja też ma być tam, tylko edukację to sobie zaraz przestawimy. Jeżeli szkoła mnie rozwaliło, to naprawdę ładnie i tu wszystkich rozwaliło. Tak. Tu drogę. Trzeba podciągnąć. Dotąd, tu sobie już dalej pociągniemy, bo już nie będziemy kręcić tym. Ciach. I... Nie. Chcę tutaj ludzi, żeby mieszkali. Ciach. Okej. Okay. Jako tako to się ładnie pobuduje. Dobrze, co jest z wodą? Tutaj coś jest nie tak z wodą. Teraz powinno się wszystko podłączać. Zniszczona droga, dobra. Teraz możemy odbudować im drogi. Ciach. Jeszcze naprawienie nas kosztuje. No ale już wyszliśmy na plus, więc jest mniejsza z tym. Dobrze, tutaj nic nie stoi. Dobra, na razie wszystkie budynki tutaj się tak zniszczyły, jak tu widzimy na zewnątrz. Po prostu trzeba wyburzyć. Dobra, to było chyba wszystkie budynki. Zerknijmy sobie na informacje miasta. Jak tragiczna była ta katastrofa dla nas. 14 płonących drzew, liczba ofiar 26, no nie jest to dobra wiadomość. To nie jest dobra wiadomość. Dobrze, ale dokończmy sobie te nabrzeże. Już jak budowaliśmy później tą ścieżkę, zbudujemy jeszcze dzisiaj. Już tą ścieżkę to chcę dzisiaj zbudować. Tak, tutaj, tu,
No rzeczywiście nie jest to łatwy scenariusz. Dobra, stąd tu bym sobie chętnie pociągnął, tylko się upadnie, ale widzę, że gra nie chce spokojnie. Ja? O, było ładnie. Ciach, ciach. Czy tu jest słup? Czemu tu jest słup? No, czy mi się go uda w ten sposób ominąć? Tak, ładnie. A tu jest ten budynek i on tu mi... Czy ja jakoś mogę go ominąć? Proszę. Nie, no to jest fajne tutaj. Podoba mi się to tutaj, ale... O! I to ja rozumiem. Jakoś ładnie mnie. I teraz tak, trzeba zrobić pauzę. Przestawimy ciebie. Koszt przestawienia to 500. Dobra, nie jest źle. I stąd trzeba zrobić nabrzeże tutaj. Jak widzicie, ja tutaj się już przygotowuję do fal tsunami. I tu podłączyć. Co, nie jesteś podłączony? O, teraz powinno być dobrze. Dobrze, i zdeknijmy tak. Widzę, że już przestępczość w naszym mieście się pojawiła. Zaraz coś z tym zrobimy. Handel tutaj jeszcze. Tu są wydwy, bo tu jest dziura. Jak to jest z prądem w ogóle? Aha, jako swojego podciągnąć. To dobrze, bo to mogę wyburzyć. Dobrze, pali się. To domyślam się, że się coś pali. Tak. Co się przydaje na pewno? Masz to radiowy. Dobrze, to gdzieś tutaj. Tu gdzie były zniszczenia. Przekręćmy go sobie jakoś ładnie. Ciach. Zadowoleni. Bo tu nie ma żadnych czujek jeszcze, tak? Aha, dobra. Możemy ustawić mały schron, który będzie nas kosztować. No, nie jest tak dużo nawet. Ale nie stać nas na taki mały schron. Bo zwolniliśmy sobie czas na maksa. I musieliśmy odbudowywać połowę miasta teraz. Przemysł chce się budować. Przemysł ma miejsce, gdzie się chce budować, tak? Dobrze. Dajmy tam im ścieżkę i skończmy na odcinek zabawny. Co jest? Czemu nie mogę tego zbudować? No. A, tu widzę, że jest jakaś wyspa. No tak, bo tu miało być te wyspy w sumie. Dobra. Nie obejdzie się bez zburzenia budynku, więc proszę bardzo. I tu będzie ta ścieżka sobie iść teraz przez całe miasto. I ona posłuży nam na razie za komunikację, bo nie chce mi się w nią... Wtedy ja postawiłem ten budynek idealnie tak, żebym stał na drodze teraz. Czy to już jest wystarczająco dużo miejsca? No, ja myślę. I do handlu będziecie mieli ładne dojście. No. I tu jakby ktoś chciał wejść. Ratowałem. To jest do dojście do tych sklepów. W przyszłości. To się, że stąd. I tu. Dobra. Teraz trzeba pozrobić zejścia. To... Tu jest minuta 34, dobra, czyli nie jest aż tak źle. Tu zejście. Zejście na rzecz tu. Zejście tu by się przydało, ale... Tu nie może być, to tutaj. Nie, tutaj, tu. O, ładnie. Ale laguje, czy wy to... Nie, na pewno widzicie, jak to laguje bardzo. Stąd... Jeszcze tu pociągnę, by się przydało. Nie do góry. Nie spod ziemi, czemu spod ziemi? I tutaj. Dobra, to tu są ścieżki w miarę popodłączone. Teraz trzeba jeszcze w przemyśle zrobić zejście. Tu widzę, że to się fajczyło, że...
Nie udało się ugasić, no trudno. Bywa. Takie życie. Dobra, no i tutaj jest całkiem ładnie. To sobie damy już ścieżkę w przyszłość. Okej, dobra, to tu przemysł się całkiem ładnie rozwija. W następnym odcinku na pewno co trzeba nie postawić. Czekaj, to mi spadek wyburzyło. To mi wyburzyło. Już wiem, co mi wyburzyło takiego ważnego. Nie, to tutaj to sobie bym... Wiecie co, ja bym sobie to wyrównał wtedy. Trochę tu trzeba, no. Bez przesady. Nie ma, no i już po wcześniej, żeby nie ma śladu. Ale cały czas nie można tutaj nic zbudować? Czemu? Dobra, mniejsza z tym. W następnym odcinku na pewno trzeba będzie zainwestować w... Gdzie to jest? Tu. Mały schron. I gdzieś go tutaj wrzucić do miasta. W policję. Bo już zaczynałem marudzić. I co jest ze ściekami? Ścieki nie mają prądu. Nie ma prądu już nikt. Dobrze, idźmy jeszcze sobie w ekonomię. 80%. Dobra, dajmy sobie to na 100 już. Żeby nie trzeba o tym tak cały czas kręcić. To tak, tylko zobaczmy ile tu jest ludzi, bo się daje. Tu jest... okej, okay, tam było 200, no to nie, to łącznie nam się uda ładnie. Postawimy jeden mały schron, on będzie miał te swoje autobusiki. I on tu będzie sobie nam zganiać większość ludzi. Co jest ze ściekami, czy coś... Myślę, że... Nie, na razie jeszcze nie powinno być problemów, bo w następnym odcinku jest problem na pewno, jeżeli chodzi o tych. Ale oni kosztują 12 tysięcy, więc na razie dzisiaj w nich nie pójdziemy. Timelapse'a, dobra, mogę zrobić nawet krótki timer z dzisiejszego odcinka. Ja sami tam potestuję sobie komputery. To tak, ścieki tu się tak będą niestety robić dziwne. Będzie brud i syf. Czy ktoś korzysta z tych ścieżek? No na razie tutaj, na tej drodze, nie widzę zbyt dużo ludzi. Ale to można się domyśleć czemu. Można zrobić jeszcze później drugą obok rowerową. I dać zachęty dla rowerzystów. Ale tutaj z tego już zaczynałem powoli korzystać. Jest nasza wieża radiowa, więc pierwszy stopień już mamy do ratowania. No i tu przemysł, leśnictwo, zobaczmy ile zdamy na leśnictwie. Leśnictwo, prawie tysiak. No dobrze. I wyszliśmy na plus. Dobrze, ja dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli wam się podobało, możecie stawić łapkę w górę. No i znajdźmy sobie jakieś miejsce, gdzie naprawdę jest jakiś ruch. Coś takiego znajdziesz. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Prawdopodobnie może jakiś live w najbliższych dniach zrobię. Ale może już go wy widzieliście, zanim ten odcinek się pojawi. Cześć! Thank you.